Magdalena Floryszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes. A w nim 45 lat szkoły podstawowej nr 4, pół wieku Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, wizyta Janusza Korwin-Mikke w Łukowie, loteria paragonowa, 70. rocznica śmierci Wacława Rejmaka, pseudonim Ostoja, zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy. Łukowska Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Bronisława Chącińskiego, wchodząca w skład zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi, obchodziła 45 lat funkcjonowania. Uroczystość jubileuszowa była powiązana z Miejskim Dniem Edukacji Narodowej. Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija. Ten cytat był motywem przewodnim obchodów 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Bronisława Chącińskiego w Łukowie, gdyż to właśnie jubileusz jest dobrą okazją do wspomnień. Uroczystość odbyła się 15 października i została połączona z Miejskim Dniem Edukacji Narodowej. Przybyłych gości oraz uczniów powitała Elżbieta Pogodzińska, dyrektor zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi, do którego należy Łukowska Czwórka. Mam zaszczyt być gospodarzem szkoły w jej roku jubileuszowym i nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, a także wyjątkowe przeżycie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się dużą część swojego życia. Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Na jubileuszu przemawiał również burmistrz Dariusz Szustek. Przypomniał on, że z Czwórką jest związany bardzo blisko, ponieważ do tej szkoły uczęszczali jego synowie. Teraz do placówki uczęszcza syn zastępcy burmistrza Marcina Mateńki, więc szkoła, jak określił żartobliwie burmistrz, jest w dobrych rękach. Panowie złożyli też życzenia z okazji jubileuszu oraz Dnia Edukacji Narodowej całemu gronu pedagogicznemu. Pani dyrektor, jako reprezentant wszystkich nauczycieli, reprezentantka świata edukacji, proszę przyjąć serdeczne życzenia od nas spełniania swoich zamierzeń, swoich marzeń, realizowania siebie jako pedagoga, jako kobietę, taką dobrą mateczkę tej szkoły. Również właśnie te życzenia przekazujemy Państwu. Podczas uroczystości odbyła się akademia przygotowana przez uczniów szkoły oraz wręczenie nagród przyznanych przez burmistrza. Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej skończył 50 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczystości rocznicowe, na których wręczono medale i dyplomy najbardziej zasłużonym artystom. Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej obchodził 50. rocznicę powstania. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 9 października w sali konferencyjnej imienia Jana Pawła II. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie, Mariusz Burdach, przywitał gości pięknym cytatem o rzeźbiarzach. Przyjaciele artyści, rzeźbiarze naszych dusz, znawcy snów, kreatorzy marzeń. Podczas uroczystości przedstawiono referat poświęcony historii Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, a przed zgromadzonymi wystąpił zespół pieśni i tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy. Wieloletnim artystom wręczono dyplomy oraz odznaczenia za ich twórczość. Osoby z krótszym stażem pod względem twórczości także zostali wyróżnieni. Wszyscy twórcy zostali odznaczeni. No i myślę, że są zadowoleni z tego i na pewno będą się starać, żeby tych kolegów, którzy większe dostali odznaczenia, jeszcze będą się starać, żeby i oni dostali, ale odznaczenia tych kolegów, ich, co dostali te duże odznaczenia, to trochę i lata pracy, bo niektórzy mamy młodych twórców, co jeszcze mają czas na takie, wie pani, odznaczenia. Po uroczystości i wręczeniu dyplomów oraz odznaczeń wszystkich zaproszono do Muzeum Regionalnego na wernisaż rzeźb twórców stowarzyszenia.
Na finiszu kampanii wyborczej do parlamentu Dołkowa zawitał Janusz Korwin-Mikke. Spotkał się on z wyborcami i lokalnymi mediami na specjalnej konferencji prasowej. Nie dla imigrantów, suwerenność Polski na arenie międzynarodowej, obniżenie i uproszczenie podatków oraz ograniczenie liczby urzędników to najważniejsze postulaty partii Korwin, które przedstawił w Łukowie przewodniczący ugrupowania Janusz Korwin-Mikke. Konferencja prasowa z udziałem szefa partii i dwóch kandydatów na posłów z regionu łukowskiego odbyła się w poniedziałek 12 października. Janusz Korwin-Mikke, zapytany przez naszą redakcję o sprawę imigrantów w kontekście łukowskiego ośrodka dla uchodźców, stwierdził, że tego typu placówki powinny być zlikwidowane. Jak było powstanie, to Polacy uciekali na wielką emigrację, jechali do Francji, Anglii, nie było żadnych ośrodków dla uchodźców. Żadnych ośrodków dla uchodźców, oni sami musieli dawać radę i tak powinno być. Dlaczego ci ludzie mają w jakichś ośrodkach? Po co tworzyć te ośrodki? Właśnie przykład działalności państwa, które chcemy zlikwidować. To nie państwo powinno się tym zajmować. Państwo, jak mówił Ronald Reagan kiedyś, prawda? Państwo nigdy nie może problemu rozwiązać. Państwo tylko może problem stworzyć. Spotkanie z szefem partii Korwin zorganizowały lokalne struktury tego ugrupowania, których przedstawiciele podkreślali, że wizyta Janusza Korwin-Mikke jest rekompensatą za nieobecność prezesa podczas wiosennej kampanii prezydenckiej. Na poniedziałkowym spotkaniu było obecnych kilkadziesiąt osób, które miały możliwość zadawania pytań. Szersza relacja z wydarzenia jest dostępna dla zainteresowanych na antenie Magnes TV. Od początku października w całym kraju organizowana jest loteria paragonowa, która ma uświadomić konsumentom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym. Przyjrzeliśmy się temu tematowi nieco bliżej. Konsumencie, twój paragon jest wart więcej niż myślisz. 1 października ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa. Akcja zorganizowana jest przez Ministerstwo Finansów. Ma ona na celu uświadomić Polaków, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. Główny cel tak naprawdę to przede wszystkim zachęcenie wszystkich konsumentów do tego, żeby brać paragon. Aby wziąć udział w losowaniu, należy zrobić zakupy bądź skorzystać z usług za minimum 10 zł. Dowód transakcji, czyli paragon, należy zarejestrować na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl. Te paragony następnie trzeba przechowywać. Raz w miesiącu jest losowanie. Najbliższe losowanie będzie 16 listopada. Można oczywiście bardzo atrakcyjne nagrody wygrać. Konsumenci biorący udział w loterii mogą wygrać samochód Opel Astra, a także tablety i laptopy. Raz na kwartał będzie losowany samochód wyższej klasy Opel Insignia i będą brać udział w tej loterii wszystkie paragony, które w tym kwartale, czyli do końca roku, wystawione na usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne. Nagroda powędruje do właściciela szczęśliwego paragonu, ale nagrodzony zostanie również przedsiębiorca, który dany paragon wystawił. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w loterii. Grupa mieszkańców Łukowa wspólnie z władzami samorządowymi uczciła pamięć kapitana Wacława Rejmaka pseudonim Ostoja. Okazją do tego była 70. rocznica śmierci legendarnego dowódcy partyzantów z rezerwatu Jata. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Wacława Rejmaka pseudonim Ostoja to najważniejszy punkt uroczystości, które odbyły się w Łukowie w czwartek 15 października. Pod pomnikiem słynnego dowódcy partyzantów z Jaty zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej w Łukowie spotkała się grupa mieszkańców miasta, politycy i przedstawiciele lokalnych władz. Obecny był też Ryszard Grafik, pełniący obowiązki prezesa łukowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który przypomniał, że warto kultywować pamięć o lokalnych bohaterach. My tutaj obecni poprzez symboliczne złożenie wiązanych kwiatów i zapalenie zniczy składamy hołd legendarnemu bohaterowi kapitanowi Ostoi, który był wielkim patriotą, człowiekiem prawym i oddanym ojczyźnie, dla której poświęcił swoje młode lata oraz życie. Uczestnicy spotkania po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy udali się do Kina Łuków, gdzie zaprezentowano filmy poświęcone lokalnym powstańcom. Tam też wygłoszono referat o historii żołnierzy Armii Krajowej, losach wojennych i samym Wacławie Rejmaku.
18 października przypada bowiem 70. rocznica jego zamordowania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Czwartkowe spotkanie zorganizowało Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne Orlik przy współudziale innych instytucji. Od 4 stycznia przyszłego roku wchodzi w życie surowsze prawo zarówno dla młodych, jak i doświadczonych kierowców. Co dokładnie się zmieni? Aby stać się pełnoprawnym kierowcą, nie wystarczy już przejść kurs nauki jazdy i zdać egzamin. Od 4 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania prawa jazdy. Ta osoba, która zda ten egzamin, pomiędzy 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy, musi odbyć odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czyli taką ma część dwugodzinną teoretyczną i jednogodzinną zajęć praktycznych na płycie poślizgowej, czyli w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Cena kursu prawa jazdy to około 1200 zł. Pełny egzamin to 170 zł. Do tego od 2016 roku dojdzie koszt za nowe szkolenie z zakresu wychodzenia z poślizgu. Część teoretyczna wyniesie 100 zł, a praktyczna 200. Sumując, po wprowadzeniu w życie nowych przepisów, osoba ubiegająca się o prawo jazdy będzie musiała wydać około 1670 zł. Ale to nie wszystko. Dodatkowo obowiązują go ograniczenia prędkości, czyli 50 maksymalnie w obszarze zabudowanym i maksymalnie 80 poza obszarem zabudowanym, a na autostradzie, drodze ekspresowej 100 km na godzinę. Dodatkowo jeszcze młody kierowca po nowym roku będzie w tak zwanym okresie próbnym, który trwa 4 lata i jeżeli kierowca w tym okresie próbnym będzie powtarzał, jakieś nabywał wykroczenia, okres ten będzie administracyjnie o 2 lata przedłużany. Świeżo upieczony kierowca, chcąc poruszać się na drodze, musi oznakować swój samochód tak zwanym zielonym listkiem. Poza nowelizacją przepisów dla osób ubiegających się o prawo jazdy, zmieni się też sposób kasowania punktów karnych dla wszystkich kierowców. Po nowym roku takiej możliwości już nie będzie, a kierowca, który przekroczy liczbę 24 punktów, będzie musiał odbyć tak zwany kurs reedukacyjny. Szkoły jazdy przeżywają aktualnie oblężenie. Wielu młodych kierowców chce zdążyć przed końcem roku zdobyć uprawnienia do prowadzenia samochodu na obecnych zasadach. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na Infomagnes już za tydzień.